Tak się cieszę, że przyjechałyśmy sobie na ten wypoczynek, na te nasze wakacje wymarzone. To będzie wspaniały weekend, prawda? Kochana, no będzie najlepszy ten weekend. Ja już czuję, że to będzie taki wypad, który zapamiętamy już sobie na całe życie. Słuchaj, ja już sobie tak myślę, że niedługo to musimy grilla rozpalić, bo jak się zrobi troszeczkę chłodniej po południu, no to musi nas coś tutaj ogrzewać. Co prawda, to prawda, ale słuchaj, ja tak tym grillem to nie bardzo chcę się zajmować, bo ja tak nie do końca umiem takie rzeczy. Weźmiesz to na siebie? No pewka, że wezmę. Słuchaj, ty to jesteś moją bardzo dobrą koleżanką, no to jasne, że wezmę. No bo przecież jak ty nie lubisz tego robić, no to ja to zrobię. A co ty lubisz robić? No jak to? Nie wiesz, co lubię robić? No przecież jasne, że lubię gotować, to chyba najbardziej z tych wszystkich rzeczy. I lubię robić sobie ulubione smoothie, na przykład z różnych takich owoców i warzyw. Czasami to robię takie połączenia. Na przykład ostatnio, jak Cię zapraszałam, pamiętasz, to nie przyszłaś? No to ja zrobiłam takie najlepsze smoothie pod słońcem, bo to było takie właśnie słoneczne smoothie. Było z bananami, z cytrynką. Ta cytrynka to dodała takiego fajnego kwaskowatego posmaku. No już mi opowiadałaś, opowiadałaś, jakie to wyszło. Dobra, mnie nie było. Wiem, ale kolejnym razem, jak to zrobisz, to ja na pewno przyjdę. Obiecuję. Ojej, ja chyba zaczynam słyszeć śpiew ptaszków. Słyszałaś? Słyszałaś, jak pięknie ćwierkają? Aż mi się coś przypomniało. Słuchaj, pamiętasz, jak jakiś czas temu nasza nauczycielka kazała, żebyśmy nagrali jakieś dźwięki natury? To może to jest dobry moment? No pamiętam, pamiętam. No może to jest dobry moment, bo skoro jesteśmy już tutaj i sobie odpoczywamy, no to możemy połączyć takie przyjemne z pożytecznym i nagramy sobie, będziemy miały odrobione zadanie domowe. Tylko musimy chyba poczekać, aż zaczną znowu ćwierkać, no bo teraz to ja już nie słyszę nic. A masz w ogóle przy sobie jakiś telefon, którym możesz to nagrać? Telefonu nie zabrałam ze sobą, no bo jesteśmy na wakacjach, a na wakacjach tam z telefonu to ja nie lubię korzystać. Wolę więcej czasu sobie spędzić z Tobą na rozmowach. Ale za to wzięłam specjalnie laptopa. A wiesz czemu? Bo chciałam, żebyśmy sobie mogły włączać wieczorami jakąś fajną, ulubioną muzyczkę. No to wiesz co? Ja skoczę szybko do naszego wielkiego namiotu i wezmę tego laptopa i szybciutko nagramy te dźwięki. No, no i świetnie, to ty skocz szybciutko po laptopa, a ja będę już tutaj szybciutko wysłuchiwała, czy rzeczywiście te ptaszki jeszcze dla nas zaśpiewają. Okej, to ja już szybciutko biegnę do namiotu i wyszukam w tej mojej walizeczce właśnie laptopika i zaraz szybciutko go tutaj przyniosę, no to czekaj na mnie. Tylko niech ona szybko tutaj wraca, no bo te ptaszki jak zaczną ćwierkać, to będzie trzeba szybko wyłapać odpowiedni moment. Mam laptopa, już Ci go daję. Już go tutaj położyłam i ustawiłam takie specjalne nagrywanie, więc jak tylko zaczną ptaszki ćwierkać, to ja szybciutko włączę. Możemy się umówić tak, że Ty wysłuchujesz, a ja włączę na Twój znak? No brzmi sensownie ten Twój pomysł. No to ja w takim razie zamieniam się w słuch i oczekuję ćwierkania ptaszków, a Ty czekaj na mój znak. No zaczną ćwierkać, czy nie zaczną ćwierkać? O, teraz! Szybko nagrywaj! No i przestało już ćwierkać. Zdążyłaś nagrać? Zdążyłaś nagrać? Masz coś? Jak masz, to puść szybciutko, chcę to usłyszeć. Ojej, no nie zdążyłam. Możemy to powtórzyć? Kurczaczek, nie włączyłam odpowiednio szybko. Też musisz trochę głośniej mi to mówić. No dobra, dobra, okej, to ja w takim razie zamieniam się znowu w słuch, a Ty bądź przygotowana. Najlepiej połóż sobie rączkę już na laptopie. Jak ja tylko powiem teraz, to Ty od razu włączysz, okej?
Dobra, dobra, ja już trzymam rączkę na tym laptopie, więc czekam tylko na sygnał od Ciebie. Zamieniam się też w słuch. Będę czekała, aż tylko mi dasz znać. O, teraz! Szybko! No i przestały. Zdążyłaś? Zdążyłaś? Powiedziałam Ci, że teraz. Zdążyłaś? O, nie. Nie bądź zła, ale nie zdążyłam. Jeszcze raz. No słuchaj, do trzech razy sztuka. Na pewno nam się teraz uda. Bądźmy cierpliwe. No nie wierzę, no ja to już bym dawno nagrała. A Ty co? O! Teraz słyszę. O! Jak długo? Ćwierkają, nagrywaj szybko. Zdążyłam! Nagrałam! Mam Ci puścić? Chcesz zobaczyć, jak pięknie brzmią te dźwięki na moim laptopiku? Mogę Ci włączyć, jeśli tylko oczywiście chcesz to usłyszeć. Mam włączyć? No jasne! Dawaj, dawaj! Zobaczmy, jak wyszło! Jeśli będzie dobrze, to już nie będziemy musiały robić powtórki i będziemy mogły zająć się naszym ogniskiem, to znaczy Ty, bo ja nie będę go rozpalała. Ale jeżeli nam nie wyszło, no to musimy troszeczkę jeszcze wtedy poświęcić czasu na to nagranie. Włączaj, włączaj! Ja już się zamieniam w such! Ojejka, ja to się dzisiaj ciągle zamieniam w such! No dobra, to ja w takim razie już szybciutko klikam na laptopiku, a Ty się skup i wytęż mocno te swoje uszka, żebyś wszyściusieńko dokładnie usłyszała. O, ja tutaj wystarczy, że kliknę i Ty już możesz to słyszeć. Słyszysz? Pięknie, co? No, wow, ale ładnie wyszło. Super! Spisałyśmy się na medal! Poszło nam prześwietnie! Dźwięk jest bardzo dobrze nagrany, tylko teraz to dokładnie zapisz, żeby nam to czasami nie uciekło. A my możemy sobie teraz odpoczywać, robić to ognisko wspaniałe, no i słuchać tych dźwięków ptaku już bez żadnego nagrywania, tylko słuchamy sobie dźwięków ptaków. Dobrze! To ja w takim razie już robię nasze wspaniałe ognisko. O, słyszysz? Znowu ćwierkają, ale przyjemnie się ich słucha. Zdecydowanie częściej musimy jeździć na takie wypady i słuchać natury, i robić ognisko, i w ogóle sobie tak dużo rozmawiać. Także słuchaj, możemy się tak umówić, że będziemy już teraz wyjeżdżały bardzo często.